Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym filmie na kanale Czytam, bo lubię. Dzisiaj do filmu wybrałam kilka książek, które łączy jeden wspólny temat. Zwierzęta. I nie będą to tylko książki dla dzieci, a tak naprawdę dla dzieci to widzę, że mam tutaj chyba tylko jedną książkę. Zatem zapraszam wszystkich. Pierwsza książka to komiks dla dzieci. Detektyw Wróbel i złamane pióro. To jest książka duetu Adam Wajrak i Tomasz Samojlik. Jeden pisze, drugi ilustruje. I opowiada o małym, ale bardzo ambitnym, choć nie posiadającym zbyt wielkiego doświadczenia wróblu, który pragnie zostać sławnym detektywem. I bardzo szybko nadarza mu się okazja, aby wykazać się swoimi umiejętnościami. Otóż w mieście, w którym Wróbel mieszka, dochodzi do wielu podobnych, zatrważających wypadków. Ptaki zaczynają spadać z nieba. Detektyw Wróbel próbuje znaleźć złoczyńcę, który krzywdzi różne przelatujące nad miastem ptaki. Pomaga mu w tym włochatka Purzysława. Purzysława to sowa, która bardzo często w ciągu dnia jest senna, ale jednocześnie ma dużo znajomości, które pomagają ostatecznie w rozwikłaniu sprawy i ratują życie Wróbla. Ta książka to połączenie komiksu z książką o ptakach. Zobaczcie, oprócz komiksowych fragmentów mamy tutaj fragmenty o ptakach w mieście. One są też ilustrowane fotografiami. Podejrzewam, że są to fotografie Wajraka, ale nie sprawdziłam. I na przykład tutaj mamy, dlaczego wrony siwe wyniosły się ze wsi. Albo skąd kawki tyle wiedzą. Mamy różne ciekawostki, informacje o ptakach, które możemy znaleźć w mieście. Jest tutaj informacja, która zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. I po prostu, tak jak kocham sowy, to teraz nie wiem, czy mam je dalej kochać, czy już mam je kochać mniej. Otóż sowy to takie sprytne zwierzęta, które bardzo szybko rozkminiły, że wróble nocami chowają się w krzakach, tak żeby właśnie sowy nie mogły ich dopaść. I taka sowa, która już wie właśnie, że w krzaku nocuje sobie rodzina wróbli, potrafi na takim krzaczku usiąść i dotąd nim trzepie, telepie i wstrząsa, aż ptaki wytrącone ze snu, niewiele widzące, zaczynają uciekać i wtedy je wyłapuje i zjada. To jest właśnie informacja z tej książki. No jest wstrząsająca. Ale nie wszystkie te informacje są aż tak bardzo wstrząsające. To jest taka, którą zapamiętałam najlepiej. Polecam tę książkę i dzieciom, i rodzicom dzieci. Naprawdę jest super. Kolejna, o której chciałam Wam opowiedzieć, co prawda zwierzęcia nie ma w tytule, ale jest jednym z jej bohaterów. Jest to nowa powieść Cabré, Spaleni w ogniu. Zupełnie nietypowa jak dla tego autora. Zobaczcie, taka niewielka, szybko się bardzo czyta, ponieważ literki są dosyć duże w środku. No i też sama historia jest całkowicie różna od tego, do czego przyzwyczaił nas ten kataloński autor. Rzecz dzieje się w Barcelonie. Bohaterem jest Ismael. To jest taki mężczyzna, który miał bardzo nieciekawe życie, nieciekawe dzieciństwo, ale udaje mu się jakoś zyskać wykształcenie, zostaje nauczycielem literatury. I tak sobie samotnie żyje jako stary kawaler. Aż pewnego dnia poznaje koleżankę, którą chyba pamięta ze szkoły czy z dzieciństwa. Ona pracuje w pasmanterii, do której wchodzi, żeby kupić sobie jakąś tam igłę i nitkę. I oni zaczynają być ze sobą. Rzeczywiście nieźle im się układa, aż pewnego dnia ten Ismael podczas przechadzki spotyka swojego byłego ucznia, który proponuje mu, że go podwiezie. Następna scena jest taka, że Ismael budzi się w szpitalu i nic nie pamięta. Nie wie, jak to się stało, że do tego szpitala trafił. I w tym momencie tak naprawdę zaczyna się cała powieść. To jest powieść o oszustwie, o przestępstwie, o tym, jak niewiele wiemy o sobie, dopóki się sami nie sprawdzimy.
Ale, tak jak powiedziałam, jednym z bohaterów tej książki jest dzik, który urodził się w lesie koło tej miejscowości. Mieszka z mamą i rodzeństwem, ale to jest taki dziczek, który jest najsłabszy z miotu, który zawsze gdzieś tam chodzi sam z tyłu, nigdy nie może nadążyć za swoim sprytniejszym rodzeństwem, zawsze wszyscy muszą na niego czekać, a jednocześnie to jest taki dzik, który bardzo się interesuje wszystkim, co jest wokół i właśnie też dlatego zazwyczaj nie nadąża za pozostałymi, ponieważ musi zbadać różne rzeczy. I ta jego gnuśność, ta jego powolność sprawia, że omija go bardzo poważny wypadek. I losy tej rodziny dzików i losy Ismaela w pewnym momencie się splatają. Myślę, że warto przeczytać tę książkę. Powiem Wam, że chociaż rzeczywiście było to coś zupełnie innego niż to, do czego dotychczas przyzwyczaił nas ten autor, to ja ją czytałam z dużym zainteresowaniem i bardzo chciałam wiedzieć, co dalej. Wcale nie przeszkadzał mi gadający i filozofujący dzik, a nawet myślę, że dodał tej książce jeszcze smaczku. Także jeżeli jesteście otwarci na eksperymenty, no czytajcie. Myślę, że warto tę książkę poznać. Weronika i pingwiny. Tak nazywa się kolejna książka. I tutaj rzeczywiście mamy i pingwiny na okładce, i pingwiny w tytule, i pingwiny też są bohaterami tej powieści. Ale przede wszystkim bohaterką tej powieści jest tytułowa Weronika. To pani w bardzo poważnym już wieku. Pani, która mieszka samotnie, ma tylko kobietę sporo od niej młodszą, która się nią opiekuje, pomaga jej, jest jej kucharką, sprzątaczką, wiecie, taka złota rączka, która jednocześnie bardzo, bardzo się troszczy o Weronikę i chce dla niej jak najlepiej. I Weronika już oczywiście przeczuwa, że zbliża się do końca życia, no bo trudno nie przeczuwać, kiedy ma się 80 kilka lat. I zastanawia się, co też zrobić ze swoim pokaźnym majątkiem. Przede wszystkim interesują ją pingwiny. Ona ogląda sporo programów telewizyjnych o pingwinach i postanawia, że część swojego majątku zapisze pingwinom, ale musi znaleźć odpowiedni cel. I pewnego dnia po programie telewizyjnym postanawia wyjechać na stację badawczą, gdzieś tam w śniegach Arktyki, żeby lepiej zobaczyć, w jaki sposób taka stacja działa, w jaki sposób badają pingwiny, jakie są ich cele i czy te cele są możliwe do zrealizowania. Ale mniej więcej też w tym samym czasie odnajduje jedynego członka swojej rodziny. Syna swojego syna, czyli swojego wnuka, którego nigdy wcześniej nie poznała. Natomiast wnuk nie robi na niej najlepszego wrażenia, a to akurat wtedy, gdy się spotykają po raz pierwszy, ten wnuk przechodzi bardzo trudny okres w swoim życiu, tak więc nie prezentuje się najlepiej. No i ani nie jest domyty, a jeszcze oprócz tego pali trawkę. Generalnie bardzo słabo mu się wiedzie, zaliczył bardzo duży dół. No i też nie wie zupełnie, czego ma się spodziewać, kiedy jakaś starsza pani twierdzi, że jest jego babcią i zamierza się z nim spotkać. Nigdy wcześniej nie słyszał o tym, żeby miał babcię. No więc to spotkanie nie przebiega najlepiej. No ale jak zapewne się domyślacie, i pingwiny, i ten wnuczek, który zdaje się ma na imię Patryk, odgrają sporą rolę w życiu Weroniki, w życiu, które jeszcze jest przed nią. To taka ciepła powieść, która, powiem Wam szczerze, trochę mnie irytowała, bo generalnie to, kiedy już poznałam wszystkich bohaterów tej powieści i wiedziałam, do czego ta powieść zmierza, to już nic tak naprawdę mnie nie zdziwiło. Trochę też napisana pod wzruszenie, żeby wycisnąć jakieś łezki z oczu czytelnika. Jeżeli lubicie takie powieści, jak najbardziej. Ja nie jestem jakąś wielką miłośniczką takich historii ckliwych i zmierzających do wiadomego finału. No natomiast wysłuchałam ją sobie, układając obrazek z koralików. Krzywdy mi nie zrobiła, więc podejrzewam, że nikomu innemu też krzywdy nie zrobi. I jeszcze mam dwie książki. Pierwsza z nich to Sekretne życie zwierząt, napisana przez Andrzeja Kruszewicza. Ona jest też ilustrowana. Są tutaj obrazki takie rysowane. Nie ma zdjęć zwierząt. I jest to książka, którą też wysłuchałam na audiobooku. I ona była trochę nudnawa. Już Wam mówię dlaczego.
Na tę książkę składają się prawdopodobnie pogadanki Kruszewicza, które on ma w radiu. I jeżeli słyszymy taką pogadankę w radiu, nie wiem, raz czy kilka razy w tygodniu, to jest wszystko okej. To jest bardzo ciekawe, to jest bardzo pouczające. Kruszewicz bardzo dobrze zna życie zwierząt. On jest dyrektorem zoo i spędził całe życie tak naprawdę podczas oglądania, studiowania zwierząt, czy ucząc się o zwierzętach. Natomiast, kiedy mamy te historie zebrane w jednym miejscu, słuchamy jej, czy czytamy je jedna po drugiej, to widzimy, że niektóre rzeczy się powtarzają, niektóre dowcipy autora się powtarzają, więc nie jest to jakoś bardzo, bardzo ciekawe. Ale myślę, że taka książka mogłaby być ciekawa, gdybyśmy czytali ją, czyli w odcinkach przedstawiali na przykład dzieciom, bo są to bardzo fajne historie o zwierzętach, które czasami wywołują uśmiech, które są takimi ciekawostkami, anegdotkami, rzeczami, o których prawdopodobnie wielu z nas nie wie. Wiele z tych historii dotyczy zwyczajów godowych zwierząt, ale także ich upodobań kulinarnych czy też zabawowych. Więc jeżeli lubicie zwierzęta, czytajcie, ale raczej nie także od razu, tylko warto sobie tę książkę dozować i czytać sobie po kilka historii, na przykład na tydzień. I mam jeszcze jedną książkę, której nie mam. Wysłuchałam jej w audiobooku, ale myślałam, że gdzieś mam egzemplarz papierowy. Okazało się, że pomyliłam ją z czymś innym. Jest to Dżuma, Czarna śmierć Johnego Kelego. Dlaczego książka o Dżumie to książka o zwierzętach? Oczywiście poprzez pchły, które tę Dżumę roznoszą. Główne winowajczynie całego zamieszania, które pochłonęło życie milionów ludzi podczas średniowiecza w Europie. I John Kelly przedstawia historię Dżumy, która prawdopodobnie przywędrowała ze wschodu, przeniosła się na statkach, które płynęły z towarami do Europy i rozpoczęła swoje mordercze żniwo od Półwyspu Apenińskiego, od miast znajdujących się we współczesnej Italii, we współczesnych Włoszech i powędrowała przez kilkadziesiąt lat, dotarła aż do Anglii, do samego końca tak naprawdę Europy. I John Kelly przedstawia poszczególne miasta, opisuje w jaki sposób ludność tych miast próbowała zabezpieczyć się przed dżumą, przed czarną śmiercią. W jaki sposób władze miejskie czy też władcy radzili sobie z przebiegiem tej tragedii. Jakie żniwo pochłonęła w danych miejscach. Dlaczego w niektórych miejscach ginęło więcej osób, w niektórych mniej. Jakie sposoby dziwne, durnowate wymyślano, aby zabezpieczyć się przed śmiercią. Na przykład jeden z nich polegał na wdychaniu śmierdzących oparów z kloaki, które miały zabezpieczać przed dżumą. Opowiada także o różnych odmianach dżumy i w jaki sposób przebiegała choroba u poszczególnych osób. Powiem Wam, że może nie jest to jakaś bardzo, bardzo odkrywcza książka, ale doskonale się to czyta. Napisane jest takim dynamicznym językiem. Dużo rzeczywiście tam się dzieje. Fajnie, że poznajemy miasta europejskie w czasie średniowiecza. Ta wędrówka przebiega od południa do północy, więc możemy nie tylko poznać samą dżumę, ale także w jaki sposób wyglądały miasta, jak przebiegał handel, w jaki sposób żyli ludzie, jak żyli bogaci, jak żyli biedni, kto lepiej znosił chorobę, kto gorzej, czy dało się z dżumy wyleczyć, czy też się nie dało. Bardzo to było ciekawe i takie oświecające, o tak powiem. Więc jeżeli nie znacie jeszcze tej książki, to bardzo, bardzo Wam ją polecam. Mam nadzieję, że z przyjemnością obejrzeliście ten odcinek. Odcinek tematyczny, poświęcony zwierzętom w literaturze. I że w przyszłym tygodniu stawicie się tutaj w komplecie. Przypominam także, że można zasubskrybować kanał, że można wcisnąć dzwoneczek, który będzie Was powiadamiał o nowych odcinkach, ale staram się wracać do Was co tydzień we wtorki o godzinie 18 z nowym filmem. Tak więc zapraszam za 7 dni. Do zobaczenia. Pa, 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 pa.